Proszę Państwa, ja się czuję trochę wywołany jakby do odpowiedzi, bo ja na Komisji Finansów głosowałem przeciwko temu projektowi budżetu. Może dzisiaj też będę głosował przeciwko i w kilku zdaniach chciałbym powiedzieć dlaczego. Chodzi mi o zadania inwestycyjne, jakie są zaplanowane na 2018 rok i sposób, w jaki są traktowane poszczególne samorządy. Jeżeli chodzi o 2017 rok, wszystkie inwestycje, które robiliśmy, każdy z samorządów dokładał środki do inwestycji. Ja oprócz tego, że jestem radnym powiatowym, to jest, reprezentuję jakby mieszkańców Kolna. I Kolno w każdym przypadku na ulicy Sobieskiego, na ulicy Kolejową zawsze dokładało 50% środków, oprócz tych środków, które pozyskaliśmy, czyli jakby wkładu własnego, tak? W tym roku 2018 robimy inwestycje w gminie Turoś, w gminie Kolno i w gminie Grabowo, gdzie w planie przynajmniej gmina Kolno dokłada 100 tysięcy na inwestycje 1 400 000, to nawet nie jest 10%. Chciałbym zwrócić też uwagę, że gmina Kolno ma porównywalny budżet jak miasto Kolno. Czyli moje pytanie jest takie, dlaczego jednych traktuje się w ten sposób, że żeby coś zrobić na terenie, nie wiem, jednej gminy, to burmistrz czy wójt musi dołożyć 50%, a jeżeli się robi coś na terenie innej gminy, to ona nie musi nic, tak? My robimy za 100% środków powiatu bez dokładki tej gminy. I takie traktowanie wybiórcze gminy, no, nie podoba mi się, dlatego ja przynajmniej osobiście będę głosował przeciwko temu budżetowi. No i zastanawiam się, jak zachowają się pozostali radni z Kolna, z mojego Płocka, bo też nie ma żadnej inwestycji. Z gminy Stawisk, gdzie Stawiski też dokładają 50% do inwestycji. Nie wiem, dlaczego nie dokłada tylko w zasadzie tu rośną Kolno, gmina Kolno dokłada, nie wiem, to jest 7% i gmina Grabowo. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo, radni. Cieszymy się, jak jakaś gmina nam pomoże. Czy to 50 tysięcy, czy 100 tysięcy. Każda gmina, czy na przykład miasto, po prostu jeśli ma więcej pieniędzy, dokłada nam więcej. Natomiast gminy jak Turoś i czy Mały Płock, czy tam też Stawiski, to są gminy takie do 5 tysięcy i tam no te budżety są mniejsze, a te są zadłużeni, ile mogą, tyle dadzą. I my się cieszymy z tego. Po prostu mogliby w ogóle nie dać, ale jednak dają. I z tego się cieszymy. To wszystko. Dziękuję. Przewodniczący Państwa radni, dziwi mnie tutaj zdanie pana Michała, że będzie głosował przeciwko temu budżetowi. Ja tylko chciałbym panu radnemu przypomnieć, że na początku tej kadencji powiedział, że jeżeli budujemy salę gimnastyczną w Kolni i zbudujemy ulicę kolejową, to będzie mi poematy śpiewał tutaj na sesjach. Ja już zwolniłem pana Michała z tego. Dodam jeszcze, że oprócz tego budujemy ośrodek wsparcia do osób dziennego pobytu również w Kolnie. Często radni, jak jestem na innych sesjach, to zarzucają, że środki inwestycyjne bardzo duże idą. Również jest to również ze szpitalem związane, bo nie wszyscy mieszkańcy tego powiatu są takie gminy jak Stawiski, korzystają z innego szpitala. Ja tam wtedy tłumaczę tym osobom, albo na przykład gmina Stawiski, tam prawdopodobnie do naszego liceum w ogóle dzieci nie uczęszczają. Że nie możemy traktować naszego powiatu, że to są inwestycje dla miasta, to są inwestycje dla danej gminy. My jesteśmy takim organizmem wspólnym, my tworzymy pewną wspólnotę. I nie możemy też rozpatrywać naszych inwestycji w oderwaniu do jednego roku. Jeżeli w jednym roku robimy coś na jednej gminie, staramy się to tak robić, żeby żadnej gminy nie po prostu nie pokrzywić. Dla gmin wiejskich nie ma co ukrywać, najważniejsze są inwestycje drogowe. Być może, że w tej kadencji, na przykład dotychczas, zgadzam się, że na gminie Mały Płot zrobiliśmy tylko jedną inwestycję, ale w tamtej kadencji zrobiliśmy inwestycje bardzo dużo i teraz spłacamy między innymi kredyt. Ale to nie oznacza, że nie planujemy nic już na tej gminie jeszcze w tej kadencji. Proszę Państwa, jestem mocno przekonany do tego, że jeżeli uzyskamy środki finansowe, a jest taka możliwość, Urząd Marszałkowski przewidział, zdaje się, jeżeli pani Agnieszka przypomni, ponad 4 miliony na wsparcie samorządów powiatowych. Wstępnie już żeśmy rozmawiali na ten temat.
Będziemy się starali zrobić jeszcze co najmniej inwestycję drogową w naszej powiecie. Być może, że pomyślimy tutaj właśnie o gminie Mały Płot. Budżet, tak jak powiedziałem, w ciągu roku będzie jeszcze na pewno zwiększany, tak jak w roku ubiegłym. Przecież my prawie budżet na inwestycje w tamtym roku zwiększyliśmy podwójnie w porównaniu do tego, co uchwaliliśmy na początku roku. Z kilku milionów, żeśmy doszli do 11 milionów. Ale jeszcze raz podkreślam, nie może to być w taki sposób, że w danym roku, jeżeli coś mniej, coś zrobimy w danym samorządzie, to już nie patrzymy to, co było 2 lata temu, czy 3 lata temu, czy co jeszcze możemy zmienić. Jeszcze w tym budżecie, w tym roku zamieścić. To by było naprawdę takie trochę egoistyczne podejście. Druga sprawa, że nie można podchodzić do każdego samorządu, a jak nie dołoży dana gmina, to nie robimy nic na gminie, bo wtedy te gminy bogate, a mamy takie, przecież jeżeli chodzi o porównanie jednej gminy do drugiej, to nieraz gmina dysponuje 2 razy takim budżetem. To doszlibyśmy do takiej sytuacji, że ta gmina, która nie ma środków finansowych, to na tej terenie tej gminy nic byśmy nie robili, bo ich po prostu nie stać. Są samorządy, no nie będę tutaj wskazywał, bardzo mocno zadłużone w naszym powiecie. Są samorządy, gdzie mają małą ilość mieszkańców i po prostu dla nich 100 tysięcy to jest tak na przykład jak dla innego samorządu dołożenie 503 miliona złotych. Takie są dysproporcje w naszych samorządach. Także bym prosił, żeby po prostu wziąć to pod uwagę. Poza tym mogę powiedzieć, że byłem z panem Stanisławem na ostatniej sesji w gminie Grabowo, gdzie gmina Grabowo już podjęła uchwałę intencyjną, że 100 tysięcy dołoży do naszych dróg. Tego jeszcze w budżecie nie ma, bo nie mogliśmy tego zamieścić. Rozmawiałem z wójtem gminy Turoś, jest też jego dobra wola i do tego, żeby dołożyć do budowy drogi na Kserkach. Także staram się i będę się starał, żeby te środki, o tym wspominałem, i z samorządów gmin, i z samorządu wojewódzkiego jeszcze były większe i żebyśmy mogli ten nasz budżet zwiększyć. Dziękuję. Proszę bardzo. Wyjaśnić skąd te różnice w proporcjach dofinansowań i udziału gmin. Otóż w tamtym roku robiliśmy inwestycje praktycznie dofinansowań z Unii. I wymóg był taki, że po prostu partner, czyli w tym przypadku miasto Kolno, 25% musiał zabezpieczyć i w tym przypadku dofinansowanie miasta Kolno wynosiło 25% ulicy kolejowej. Jeżeli chodzi o gminę Stawiski, to finansowanie gminy Stawiski wynosi nie 50%, tylko 17%, bo dofinansowanie z KOWO wynosiło 63%. Wkład własny podzielony został na po połowie, więc 17% Stawiski inwestycji. Tam bodajże było zwiększone troszeczkę po połowie, bo wartość inwestycji wzrosła do większej inwestycji. W tym roku nie realizujemy inwestycji z dofinansowań, więc zwróciliśmy się także do urzędu gmin, czyli mogą, żeby pomogły nas finansowo w realizacji inwestycji, które są po prostu wykonywane tylko w ramach środków własnych. Dlatego tutaj mówię, że zbierzesz salę gimnastyczną, my też realizujemy się ze środków własnych plus dofinansowanie z ministerstwa i PFRON. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ droga przez Brzozowo to jest, tak można powiedzieć, droga wspólna inwestycja z gminą i to 50 na 50. Nie jest to wina mieszkańców tej gminy, że ustawodawca tak ustanowił gminę do Brzozowa, że na końcu Brzozowa zamknął drogę powiatową, a tam dalej zrobił, że to droga gminna jest. Tego w budżecie my nie mamy, ale gmina Kolno zobowiązała się wykonać tą drogę w całości razem z nami, czyli to będzie Brzozowo plus to co jest ustanowione przez ustawodawcę jako drogę gminną. To po pierwsze. Po drugie, zamierzenia już tego Sejmu było to, aby radni powiatowi to nie byli radnymi, czy radni gminni radnym z danej wioski, czy radni powiatowi z danego okręgu wyborczego, tylko żeby reprezentował cały powiat. W równym mierze, co prawda, nie udało się tego przegłosować, pozostało po staremu, ale ja mam też prośbę do Państwa, abyście traktowali powiat nie tylko jako miasto Kolno, gminę Kolno, pozostałe gminy, tylko w równomiernym wszystkich naszych mieszkańców jednakowo. Proszę bardzo, kto chce dalej. Zostałem źle zrozumiany. Takie mam wrażenie. Zwróćcie uwagę Państwo, pan mówi, że każdy radny powinien reprezentować cały powiat, tak?
Pan starosta mówił, jest droga na Grabowie, mówił o Grabowie. Pan wicestarosta mówił o gminie. Pan startował też z gminy Kolno i też mówi pan o gminie. Nie chodzi mi, ja nie jestem przeciwko tym inwestycjom, proszę mnie zrozumieć, tylko chodzi mi o to, żeby wszystkie, wszystkie gminy, samorządy traktować w taki sam sposób. Okej, okay, jeżeli na przykład gmina Turoś ma słabszą sytuację, niech dołoży 10%, 20%, nie mówię, że 50%, tak? Natomiast miasto Kolno zawsze się dokładało, czy to jest ulica Kolejowa, czy Sobieskiego, halę gimnastyczną wybudowaliśmy też dlatego, że sprzedaliśmy udziały. Tak naprawdę to halę gimnastyczną to powiat wybudował 15 lat temu, jak budował halę przy gimnazjum i tylko sprzedał udziały, dołożyliśmy 200 tysięcy. To był wkład własny. Ja mówię tylko o wkładach własnych, nie mówię o tym, że pozyskaliśmy dofinansowania. Także nie wierzę w to, że budując drogę, no, samorząd nie może dołożyć 100-200 tysięcy. Może. Gmina Kolno, sprawdziłem, ma budżet porównywalny wielkościowo z budżetem miasta Kolno. Tak? Nie mówimy tutaj o Turosiu, no ale też sądzę, że jeżeli by dołożyli 100 tysięcy, to nic takiego by się nie stało, tak? I wszyscy byśmy się lepiej czuli, a gdyby zostało tutaj te środki, które pochodzą z innych źródeł, załóżmy byłoby to 300-400 tysięcy, to przeznaczmy właśnie na takie rzeczy, na przykład jak szpital, czy coś, co jest dla wszystkich, tak? Bo ja też uważam, tak jak pan starosta powiedział, że szpital nie jest tylko dla mieszkańców Kolna, ale jest dla mieszkańców całego powiatu, tak samo liceum, tak? Przecież żaden z nas nigdy nie głosował, jeżeli była jakaś dotacja do szpitala, czy nie wiem, czy do liceum, nikt nie mówił, że nie, bo to jest dlatego, czy dlatego. I tutaj ja nie jestem przeciwko tym inwestycjom, tylko jestem za tym, żeby traktować wszystkich tak samo. I to jest, uważam, że to jest dbałość o budżet całego powiatu, bo jeżeli oni dołożą, to nasz budżet będzie większy, tak? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Czasu się takie głowa, taki głos w tej chwili pana radnego. Ja bym tylko chciał powiedzieć, proszę państwa, że ja naprawdę się staram pozyskiwać te środki finansowe, ale gdy jadę do gminy, w tej chwili każda gmina zadeklarowała, jeżeli chodzi o te inwestycje drogowe. Natomiast gdybym zaproponował państwu taką rzecz, czy takie rozwiązanie, że aha, jak gmina nie dołoży nic, bo do tej pory to właściwie to jest tylko to jest uchwała intencyjna gminy Grabowo i uchwała i słowne zapewnienie pana wójta, tego nie mamy jeszcze w budżecie, no to by była taka sytuacja, że w ogóle tego budżetu byśmy nie uchwalili. Nie mogę przymusić wójta, jeżeli on mówi, że ma bardzo ważne inwestycje, ma plany, ma na przykład złożyć się na środki unijne w Grabowie na kwotę tam 2 czy 3 milionów i w tej chwili na nich 100 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dużo, że oni szukają tych pieniędzy. Nie mogę ich przymusić do tego, żeby to było jeszcze 100 tysięcy. Podobnie jest w Turosiu. Dlatego też ze zrozumieniem podchodzę do tego i cieszę się, że jeżeli gmina dołoży nawet 100 tysięcy czy 80 tysięcy złotych, bo wiem, że to dla mieszkańców, jeżeli radni powiatowi i radni gminy głosują za tą samą inwestycję, to znaczy to inwestycja nie do sołtysa czy gdzieś tam w pole, tylko to jest inwestycja, która jest ważna zarówno dla powiatu, jak i dla gminy. Natomiast jeżeli chodzi o salę, bo jeszcze wracamy do tego, proszę państwa, żeby było to tak, że to już zostało ileś tam lat temu ta sala wybudowana, to powiem państwu, to wtedy musielibyśmy 2 miliony do tej inwestycji dołożyć, bo ja zgadzam się, że tutaj bardzo ważne było to, że miasto odkupiło od nas trochę, za 1 200 000, inwestycja była ponad 3 300, ale te 2 miliony to żeśmy stawali na głowie, żeby je pozyskać. To nie było tak, że ktoś nas dał nam pieniądze i już ta hala by była. Te pieniądze pozyskaliśmy i pozyskaliśmy ich tak dużo, że tylko 300 tysięcy dołożyliśmy. Ale nie mówmy o tym, że ta hala powstała ileś tam lat temu, to już ona została teraz wybudowana. Ja powiedziałem o wkładzie własnym. Wkład własny był 300 tysięcy, dlatego że tak pozyskaliśmy środki zewnętrzne. 2 miliony złotych żeśmy wydali, że tak brzydko powiem, kolokwialnie. Panie starosto, to ja też powiem panu brzydko, to za to pan bierze pieniądze, że pan środki pozyskiwał. No i bardzo dobrze. Ale to będzie budżet 2017. Szanowni państwo, ale to ja jestem, proszę powiedzieć. Rozpoczęła się kampania wyborcza. Mówił pan na początku kadencji, będę szczęśliwy, jak dwie inwestycje w Kolnie powstaną. W tej chwili pan mówi, nie będę głosował za budżetem. Nie rozumiem tego. A trzecia powstała już. Kto to pierwszy? Może ja? Proszę. Jak widać z wypowiedzi pana starosty,
całym złem, jeżeli chodzi o zadłużenie powiatu, jest gmina Małopolska. Otóż ja trzy lata słyszę te same słowa z ust pana starosty. Panie starosto, ja myślę, że wtedy ten kredyt wzięto tylko dlatego, że była dziura budżetowa i żeby tę dziurę budżetową załatać. Natomiast nie dlatego, żeby skończyć drogę między Chludniami a Serwatkami. Otóż powiem jeszcze więcej. Wtedy myśmy zrobili tak, że ta inwestycja miała być wspólna powiatu łomżyńskiego, powiatu kolnyńskiego i doszło do spotkania wtedy starosty. A teraz okazało się, że starosta łomżyński z wójtem, burmistrzem Nowogrodu dostali na dofinansowanie na swoją drogę, na swoją część budowy drogi, natomiast myśmy jako powiat kolnyński mało kiepsko się stając. Jak gdyby nie dostaliśmy dofinansowania, chociaż była to ta sama droga. Proszę zwrócić uwagę, że ta sama droga na terenie powiatu łomżyńskiego dostaje dofinansowanie z pieniędzy, to chyba Schetynówka była, bo dokładnie już nie pamiętam, bo już tak było tak dawno. Natomiast nasza droga położona na terenie powiatu kolnyńskiego nie dostaje. Zastanówmy się, czy ta komisja była wtedy obiektywna, czy ona w ogóle zagłębiła się w to. Natomiast jak gdyby mówienie o tym, że same problemy tutaj finansowo i tak dalej są związane z tą z budową tejże drogi, myślę, że to jest jak gdyby nieprawda, panie starosta. Natomiast druga rzecz. Ja też mogę ten budżet poprzeć, jeżeli dostanę, bo trudno się tutaj doszukać nazwy jednej gminy. Gminy Mały Płoc. Myślę, czy to ma być ta kara, którą pan starosta chce zastosować dla mieszkańców tejże gminy? Dlatego, że wcześniej ten kredyt był wzięty? Jeżeli będzie deklaracja, że coś zostanie zrobione na terenie gminy Mały Płoc, jestem w stanie to poprzeć. Natomiast, jak wiem, te deklaracje już padają. Droga między drogą 648 wojewódzko a Rudką z Grodą, deklaracja padła w 2010 roku przy budowie mostu w tejże Rudce, że jeżeli most zostanie sfinansowany z pieniędzy i powiat nic nie dołoży, wybuduje w zamian drogę do Rudki z Grodą. Do dzisiaj ta droga nie została wybudowana, gdzie już mamy 8 lat. Więc tutaj, panie starosto, mówienie o jakichś pożyczkach naprawdę zbija mnie z nóg. Dziękuję. Myślę, że pan radny mnie źle zrozumiał. Co do deklaracji, to dziwię się, że pan radny mówi o deklaracjach, jak były te deklaracje składane przeze mnie i na komisjach, i na sesji Rady Gminy w Małym Płocku. Wielokrotnie o tym mówiłem, że będziemy się starali. Zostało porozumienie, nawet takie słowne zawarte pomiędzy wójtem gminy Mały Płot, wójtem gminy Zbójna i mną, że wspólnie tą drogę, jeżeli taka będzie możliwość, to wybudujemy. My zrobiliśmy dokumentację gmina Mały Płot, bo ta droga jest podobnie jak na gminie Kodno, powiatowa i z udziałem dwóch gmin. Gmina Zbójna również się zobowiązała do tego, że opracuje dokumentację, jeżeli będzie możliwość i środki będą jeszcze z progu, bo taka były zapowiedzi, że z progu będą środki, na tą drogę byśmy aplikowali. Ja chciałem, jeżeli chodzi o to tylko pożyczkę, to mówiłem to w kontekście wypowiedzi pana Michała Kuczewskiego, że nie można rozpatrywać sytuacji inwestycji na poszczególnych gminach w oderwaniu od poprzedniego okresu, czy dwóch, trzech lat do tyłu, dlatego że dochodzi do takich sytuacji. Ja mógłbym też mówić, że w tamtej kadencji, proszę państwa, na gminie Grabowo, bo tak było, nie zbudowano ani 5 centymetrów drogi. A na terenie gminy na przykład Mały Płot wybudowano kilka kilometrów i w takiej sytuacji po prostu trzeba sprawiedliwie troszeczkę rozważać to w perspektywie, nie wiem, 5 lat do tyłu, coś na poszczególnych gminach robi. I mi jest naprawdę, ja muszę bardzo ważyć i starać się, żeby żadna gmina nie była pokrzywdzona. I uważam, że jeżeli w danym roku się zrobi na przykład 8 kilometrów, tak jak w gminie teraz Stawiski, wspólna inwestycja, pozyskane środki. 8 kilometrów drogi się zrobi. Ta gmina, nawet jak dołoży 1 000 000 zł, to jest naprawdę bardzo dobrze, że ta gmina się zdecydowała, że napisano dobry wniosek i że to dofinansowanie poszło, bo byśmy w życiu tych 8 kilometrów w tej gminie nie zrobili.
ale to te, trzeba powiedzieć, że te 8 km przy wspólnym finansowaniu, przy odpowiednim złożeniu wniosku zostanie wykonane. I jeżeli będziemy mówili, że ta gmina jest na przykład pokrzywdzona, bo złożyła, bo milion złotych włożona. Gdyby nie wyłożyła tego miliona złotych, to tych 8 km dla mieszkańców gminy Stawiski by nie było. A kto tą drogą jeździ? Przede wszystkim mieszkańcy gminy Stawiski i chwała za to władzom, że i zarządowi województwa, że na tą drogę uzyskamy pieniądze. Po prostu starajmy się o równomierny rozwój naszego powiatu i nie patrzmy tylko na jeden rok, że to w tym roku to dana gmina nie otrzyma. Bo może otrzymała na przykład 4 lata temu bardzo dużo, a inne gminy nie dostały nic, albo na przykład w tamtym roku coś zrealizowano. Musimy tak troszeczkę szerzej i w dłuższej perspektywie patrzeć na nasz powiat i na nasze inwestycje. Dziękuję. Panie kolego radny, gmina Stawiski, dokładając teraz do tej drogi, czego 4 ponad kilometry, to pan mnie pierwszą kadencję jest w Radzie i pamięta pan poprzednią kadencję, jak żeśmy sprzedawali majątek na terenie gminy Stawiski, miało to iść na inwestycje na gminę Stawiski. Wszyscy byliśmy za tym. Do dziś praktycznie z tego nie skorzystaliśmy. Więc wkład, jaki teraz gmina Stawiski wnosi do drogi Nawilczewo, plus te pieniądze, które wcześniej żeśmy pozyskali, to myślę, że to jest bardzo wysoki wkład w inwestycje na gminę Stawiski, zwłaszcza, że budżet jest taki, jaki jest. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja z wójtem tu rośli, no i w tym budżecie jest zapisane na tą drogę, to tylko nie wiem dokładnie, ale jak 100-150 tysięcy jest z nas, będzie dołożone. Czyli tutaj no, tyle może gmina nasza dołożyć. No i to wszystko. Ja się cieszę w ogóle, że wójt się zdecydował dołożyć. A jeśli chodzi o okolną, no to ja powiem tak uczciwie. Takie słuchy na początku, że po co tym Kolnowi budować tą salę gimnastyczną, nie? Tylko dla Kolna i dla Kolna. I większość inwestycji poszło dla Kolna, co tam dużo gadać, prawda? Na szpital, na tego, ale to my braliśmy to ogólnie, że to jest nasz powiat, no i trzeba w tym Kolnie wybudować troszkę więcej. I my się nie sprzeciwiali. Stolica zawsze było. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie jestem przeciwko tym inwestycjom. No, no my to rozumiemy, panie radny. Ale nie, no bo chyba nie wszyscy, nie jestem. Nie, tylko tutaj teraz patrzę, każdy z każdego okręgu chce pokazać, jaki wkład wniósł, nie? Nie. Ja chciałem odpowiedzieć inaczej. Ja chciałem odpowiedzieć, pan starosta mówi, że się kampania zaczęła, tak? Panie starosto, tak, zaczęła się. Patrzę na zadania inwestycyjne, to zaczęła się kampania. Turoś, Grabowo i gmina Kolno. Na 100%. A jeżeli pan to mówił do mnie, że się zaczęła kampania wyborcza, to jeżeli chodzi o moją osobę, to ja nie jestem politykiem zawodowym i ja z polityki nie żyję. Także tyle mam w tym temacie. Dziękuję bardzo. Jak większość z nas. Ja dla pana starosty powiadałem, nie dla pana. Także. Nie, tam też Szynda jest. Ja panie radny z polityki nie żyję. Czy na temat projektu budżetu, proszę, proszę bardzo. Przecież tamta kadencja, nie pamiętam wtedy, powiat dokładał do drutu na terenie Grabowa jednak. Nie było nic zrobione. Teraz tam zrobione jest w tym okresie, za tej kadencji. Bardzo się cieszę, że to powstało i dobrze, bo to powinno tak być. Tak, my na Grabową nie ma wielkich zakładów, tego dochodu jest jednak niewiele. I co może, to pomaga, żeby ta droga jednak powstała. Jeżeli już ta inwestycja została do połowy zrobiona, tej drogi ponownie Białystok-Grabowo, to warto by było to dokończyć i nie zostawić w połowie drogi, no bo to jest moje takie zdanie. No i gmina też co może, to dokłada. No także panie Szymański, to nie jest tak... Nie. Także ta droga dobrze, to będzie dokończona, no i się cieszę bardzo i za to bardzo dziękuję dla wszystkich i myślę, że
to jest potrzebne dla wszystkich mieszkańców, bo raz w jednej gminie, raz w drugiej można robić, ale nie tylko cały czas stawiać opór jakieś i że to jest wszystko źle. Bo jednak jako powiat nie ma tu wielkich, też tu inwestycji, nie ma zakładów wielkich, żeby ten dochód był w porównaniu, jak się rozmawia Ostrołęka czy inne miasta, jednak tam można coś robić, bo jednak ten dochód jest dużo większy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym tu, nie wiem, no wszyscy mówią o drogi, ale ja chciałbym w końcu zgłosić taką drogę Konopnicką, ulicę Konopnicką. W tamtej chwili na Wiszałki buduje się bardzo dużo domków jednorodzinnych. Tam przynajmniej, jak co możliwe, to w tej chwili w budżecie nawet dołożyć i chodniki zrobić, w tej chwili chodniki i trasy dla rowerów. I nie wiem, no tam światło chyba nie doprowadzone i woda chyba, nie wiem, ale w tym na pewno by to uszczędziło miasto Kolno. Także to by było też bardzo ważne. Odpowiadając tutaj panu radnemu, mamy taki zamiar, żeby rozmawialiśmy wtedy z burmistrzem, żeby są, bo uważamy, że ta droga by się broniła, jeżeli chodzi o tak zwane schetynówki, żeby opracować w tym roku dokumentację, żeśmy tam już wstępnie tą drogę oglądali, co tam trzeba byłoby zrobić. Nie wiem, jaki byłby tam zakres. Mam, powiem tak, taką wstępną deklarację burmistrza, że w razie czego to też by do tej drogi dołożył udział własny. Nie mówiliśmy o szczegółach, natomiast mamy taki zamiar, żeby tą dokumentację zrobić i mamy możliwość składania na dwie drogi w grudniu jeszcze tego roku. We wrześniu, tak? We wrześniu, także musimy tą dokumentację, mamy zamiar tę dokumentację opracować i złożyć wniosek. Co do drugiej drogi, nie wiem, bo powiat może ma możliwość złożenia dwóch wniosków. Natomiast tutaj, jeżeli jest deklaracja burmistrza, to myślę, że w tym kierunku pójdziemy, żeby tutaj dokumentację zrobić i wniosek złożyć. I mam nadzieję, że w następnym roku, jakby było dofinansowanie, to ta droga mogłaby się przebudować. Dziękuję. Czy nad projektem? Proszę. Bo myślę, że ty pan starosta już drogę by w końcu robił. Myślę, że należy poczekać, aż zostanie wybudowana ta krajówka tutaj dopiero później na to trzeba, bo będą to objazdy i łamanie tych dróg na pewno będzie. A to w tym roku będzie. Proszę Państwa, żeby od razu uspokoić, no najpierw trzeba zrobić dokumentację i złożyć wniosek, natomiast realizacja najwcześniej może być w roku następnym. Także nie ma obawy, że ta droga zostanie. Zresztą ona jest i tak zniszczona, to nie wiem, czy tak jeszcze bardziej się będzie. Nie widzę cię. Omawianej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 3 głosach przeciwnych, 14 za, Rada podjęła uchwałę przyjmując budżet na rok 2018.